Początek był zimny i na cmentarzu, czyli nie tak bardzo wesoło. No ale no, w życiu jest jeszcze gorzej, takie marne pocieszenie i tak dalej. Ten pierwszy dzień nastąpił po wielomiesięcznych castingach w różnych konfiguracjach, do różnych ról przymierzanych. Czasem już była cisza, myślę sobie, a to pewnie kogoś innego wzięli, a potem się okazało, że rzeczywiście ukonstytuowało się tych kilkanaście osób, które zaczynały i które są do tej pory, bo chyba może ze dwie osoby odpadły z tych aktorów, którzy na początku zostali wybrani. Pamiętam, ja tutaj przyszedłem jako właściwie taki człowiek, który trochę chciał zniszczyć życie Kingi, czyli Ilony Wrońskiej. I to było dla mnie nawet takie, myślę, muszę powiedzieć, że bardzo miłe zaskoczenie, dlatego że ja byłem tutaj zaproszony do tego serialu na tą historię związaną z Kingą. No mój bohater strasznie tam narozrabiał i właściwie zakończyło się tak, że pomyślałem sobie, że ten serial jest dla mnie już, jakby ta historia jest zakończona, bo nie ma szans, żeby ten bohater wrócił. Widzę, mało jeszcze wiem o życiu. Bardzo zawsze miło mi wspominać taki pierwszy dzień, który nie był dniem pracy, tylko był dniem takiego rekonesansu. Czyli produkcja nas zaprosiła, tych głównych bohaterów, żebyśmy tak mniej więcej zlustrowali, gdzie będziemy grać, gdzie są nasze domy, gdzie jest dziedziniec, gdzie jest bar, jak to wygląda, gdzie będą kamery. No tak troszeczkę o technologii pracy. Ja myślę, że ja najlepiej pamiętam ze wszystkich, ponieważ my się spotkaliśmy na planie dokładnie 9 grudnia 17 lat temu, czyli w moje 17 urodziny. I co więcej, no 9 grudnia tego roku będę świętować połowę życia na planie na wspólnej. Dokładnie, więc jest to no niemożliwe dla mnie i naprawdę przynajmniej podwójna okazja do świętowania. Pamiętam to, jak przyszłam na plan, jak zostałam przyjęta. Jak zwykle byłam przerażona, jak zwykle miałam wielkie oczy i wytrzeszcz i nic nie widziałam poza tym, żeby się skupić i dobrze zrobić swoją postać. I pamiętam takie ciepło, które mnie tam spotkało. Ania, spokojnie, pomalutku, jak czegoś nie wiesz, to zapytaj. Pierwszy dzień na planie, bo to był jeden dzień i to było dosłownie chyba trzy sceny. Byłam oczywiście bardzo zestresowana, bo byłam już pracującą aktorką, ale jeszcze bez doświadczenia w pracy przed kamerą. Ale miałam takie poczucie, że jestem przyjęta fajnie, że nikt mnie nie ocenia za to, kim jestem, tylko zostaje przyjęta jakby z tym, co wnoszę. Ja przyszedłem tutaj na chwilkę. Zawsze tak jest, że przychodzimy gdzieś na chwilę, trochę zostajemy dłużej, więc ja zaczynam taki bohater drugoplanowy w kancelarii Agnieszki. Chyba wszyscy pamiętają ten wątek, bo stałem się bohaterem memów wtedy. Tak, wtedy miałam 16 lat. To był koniec gimnazjum i początek liceum. I pamiętam, że zaczynaliśmy na Grochowie, nie na Grochowie, tylko na Pradze, zanim pojechałam na halę do Sękocina, gdzie tam mamy swoje lokum już od dawien dawna i tam było mieszkanie Bergów na początku. I pamiętam, że ciągle chodziłam praktycznie w dwóch t-shirtach. Jeden to był z jakimś tam emblematem, a drugi miał napis No Thanks i każdego rozbrajała taka szulka mnie na czele. Poszłam na casting. I zachowałam się na tym castingu, długo czekałam i kiedy już weszłam, pomyślałam sobie, dobra, nie dam im szansy mnie mielić, pokażę, że tutaj jest zdrowa granica czekania na zdjęcia próbne, więc zagrałam pierwszego dubla, drugiego dubla, trzeciego dubla, czwartego dubla, po czym powiedziałam, przepraszam bardzo, ale więcej nie zagram, bo śpieszę się na imieniny do cioci. I poszłam. No i okazało się, że właśnie ta postać ma swego rodzaju taką, jakby to powiedzieć, bezczelność, więc idealnie się wpasowałam w rolę Moniki Zięby, a aktualnie już Cieśli.